Mieliśmy okazję uczestniczyć w dwóch wyjątkowych uroczystościach w gminie Rybno, z których szczególnie ucieszą się seniorzy z pobliskich miejscowości. W Szczuplinach otwarty został Klub Senior Plus, a w miejscowości Jeglia Dzienny Dom Senior Plus. Obydwa projekty otrzymały spore wsparcie finansowe. Realizowane były bowiem w ramach programu wieloletniego Senior Plus. Otwarcia dokonała m.in. minister odpowiedzialna za przyznawanie omawianych środków. Bardzo się cieszymy, że właśnie w takich małych miejscowościach, w gminach albo nad miejscowościami, które nie są gminami, powstają domy bądź kluby seniora. To ważne, żeby były takie miejsca w takich lokalnych społecznościach, gdzie osoby starsze mogą się spotkać. Bo tutaj trudno mówić, żeby jakaś kawiarnia czy inne miejsce tego spotkania. I ten dom, ten klub tutaj dokładnie będzie służył właśnie temu, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, ale także kultywować tradycje, zwyczaje, obyczaje, bo to jest właśnie cenne, że te miejsca są tymi miejscami, w których często zaczynają powstawać pewne historie, o których zaczyna się pamiętać to, co było, to, co minęło właściwie. I mam nadzieję, że właśnie tutaj też tak będzie. Gmina Rybno wyjątkowo troszczy się o osoby starsze. Świadczy o tym fakt, że na jej terenie funkcjonują już 3 domy dla seniorów, a w planach są kolejne takie miejsca spotkań. Otwieramy 3 obiekt związany z polityką senioralną w naszej gminie. Rok temu otworzyliśmy Klub Senior Plus w Dębieniu, dzisiaj otworzyliśmy Klub Senior Plus w miejscowości Szczubliny i Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych w Jegli. Wielka sprawa i żyjemy coraz dłużej, de facto wydłużyła się starość i musimy o osoby starsze dbać. Jeżeli my nie będziemy o nie dbali, no to o nas też nikt nie będzie dbał. Mamy już uzgodnienia z ministerstwem na utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w miejscowości Rybno i Klubu Senior Plus w miejscowości Naguszewo. Myślę, że te plany będą zrealizowane w 2019 roku. Inicjatywy takie jak tworzenie dziennych domów i klubów dla seniorów są dobrze odbierane przez mieszkańców z nich korzystających, ale nie tylko. Słowa uznania docierają również z zewnątrz. Bardzo mi się podoba. Ja brałam udział już w wielu inicjatywach, które były organizowane przez ministerstwo i wszędzie tam, gdzie jest samorząd, który chce współpracować, który ma jako główny swój cel dobro mieszkańców, tam jest możliwość powstawania takich świetlic. Te świetlice w programie Senior Plus powodują, że ci ludzie, którzy tu przychodzą, mają czas dla siebie, mają czas na rozwój swoich własnych zainteresowań i mają możliwość realizacji tego, czego do tej pory nie mogli zrobić. Więc już mając za sobą aktywne życie, kiedy pracowali, wychowywali dzieci, już teraz jako seniorzy mogą rozwijać własne zainteresowania i być aktywnymi, a jednocześnie swoje doświadczenia przekazywać młodszym. Klub Senior Plus w Szczuplinach powstał w odpowiednio zaadaptowanym budynku po kuźni. Dom Senior Plus w Jegli to zaadaptowana do potrzeb osób starszych szkoła.